Dobra, więc witam na sesji Fireballa i robimy teraz tak. Każdy z Was proszę, żeby rzucił 6D6. Po kolei. Tak, i po kolei to 6D6, które macie, pod swoim nickiem po prostu trzeba wpisać. Egzo, dyktuję ci. Egzo. Jestem, dawaj. 6, 4, 6, 5, 1, 6. Słuchaj, najlepsze rzuty. Też musisz podpisać to pod jego tym, nie? Spoko, podpiszę. 6, 4, 6, 5, 1, 6? Tak. Okej, okay, super, dobra, mam to. I teraz tak, na szybko niech każdy stworzy sobie gdzieś pod ręką kartę postaci. Może być w notatniku, może być tam, nie wiem, gdziekolwiek. I tak. Pierwsza liczba to wasza siła. Druga to wasza zwinność. Trzecia to wasza inteligencja. Czwarta to wasza charyzma. Piąta, i tutaj będzie zmiana w stosunku do wersji pierwszej Fireballa, w którą graliśmy. Piąta liczba to zdrowie, a szósta liczba to mana. Ja muszę poprosić trzy pierwsze. Jeszcze raz. 6, 4, 6. Nie to. Co to jest? Siła, zwinność, inteligencja, charyzma, zdrowia, mana. Dobra, siła, zwinność, inteligencja. Dzięki. Dopakowanego, charyzmatycznego idiotę. No, to ja mam chodzącego trupa w zasadzie, bo już nie żyję, bo już mam zdrowie jeden, ale poza ja tym mam jest dwa. Spoko. Tu też ma jeden. Czyli już zginęliśmy. TTK. Czyli Trix robi za tankę. Okej, okay, zapisaliście to sobie gdzieś? Tak. No. Tak. I teraz następuje wybór miejsca pochodzenia. Jeśli twoim najniższym atrybutem jest zwinność, to pochodzi... Ktoś ma zwinność najniższą? Ja. Jeden. To pochodzisz z dzielnicy portowej. Jesteś silnym, prostym człowiekiem pracy. 12 godzin harówki, kilka piw w podrzędnej tawernie, trochę snu i znów do roboty. Twój talent to podnoszę ciężary. Teraz może przy okazji wyjaśnię, o co chodzi z talentem. Ci, co grali w pierwszą edycję ze mną, pamiętają, że tam było coś takiego, że każda klasa miała coś, co mogła odpalić za jeden many. Tam wojownik miał, że złodziej miał uniki, czarodziej miał zawsze fireballa, wojownik mógł tam dopalić obrażenia i tak dalej, nie? Otóż tutaj jest trochę inaczej. Teraz jest coś takiego jak talent i ukryty talent. Ukryte talenty można sobie wykupić po prostu przy awansowaniu postaci. I to jest teraz tak, że macie manę. I za jeden punkt many możecie spalić jeden punkt many i w jakiś sposób zaaplikować swój talent. Na przykład, jeśli nie wiem, Kraken będzie atakował wasz statek, tak? I nagle postać Trixa podleci i powie: to ja podnoszę jego ciężką mackę, próbując zepchnąć go z okrętu. I powie, ponieważ podnoszę jego mackę, to używam talentu, podnoszę ciężary. To wtedy spala jeden punkt many i dodajesz do rzutu kością, bo rzuca się 1K6. Jak spalisz punkt many i wykorzystasz talent, to przy można jeden talent wykorzystywać kilka razy, tak? Zależnie od sytuacji i kontekstu, kiedy się on aplikuje. To wtedy dodajesz do rzutu kości jeszcze 1K6, czyli możesz rzucić 2K6. I wtedy dodajesz jeszcze wartość atrybutu, czyli na przykład, nie wiem, twoim testem było na przykład podnoszenie ciężarów, więc siła to będzie twój atrybut, siła, 6, czy ile tam masz? 4. 4 plus K6 plus K6 za talent. I wtedy na przykład robisz test sporny przeciwko Krakenowi, który na przykład ma, nie wiem, siłę 6, do tego K6, tak? To jego 6 plus K6
plus twoje, kontra twoje 4 plus 2k6. Chyba, że na przykład Kraken będzie miał, załóżmy, talent oplatam statek i będzie starał się go wykorzystać, odpalając punkt swojej many z kolei. Dobra. To mam nadzieję jest w miarę jasne. Aha, i w ogóle każda akcja podjęta w grze może mieć jedną z sześciu konsekwencji i na początku przed rzutem decydujemy, którą konsekwencję. Te konsekwencje wypisałem na lewo od waszych rzutów, nie wiem, czy widzicie? Tak, widać. To jest tak, że możesz zmusić na przykład przeciwnika, żeby zyskał lub utracił punkt zdrowia lub wytrzymałości, punkt many. Możesz na przykład sprawić, że ty chcesz zyskać punkt many kosztem przeciwnika, utracenie, zyskanie przedmiotu, czy na przykład nie, chcesz coś komuś w walce wyrwać. I jakby przeciwnik atakowany wykonuje rzut sporny z tobą, kto ma więcej, ten wygrywa, i on też określa, którą z tych konsekwencji, oczywiście przed rzutem się to określa, którą z tych konsekwencji chce. No i dochodzimy do konsensusu, na przykład, nie wiem, ty chcesz zranić Krakena tym, że go spychasz, albo nie wiem, spowodować, że straci turę, a Kraken oplatając statek chce na przykład zadać uszkodzenia twojemu statkowi, albo zadać uszkodzenia tobie, bo na przykład opleść ciebie też tą macką, nie? I wtedy będzie utracenie swojego punktu zdrowia kontra na przykład utracenie jego tury, nie? I rzucamy, kto ma wyżej, wygrywa, nie? Wszystko jasne? I to jest absolutnie cała mechanika, więcej mechaniki w tej grze nie ma. I teraz tak, jedziemy dalej. Jeśli twoim najniższym współczynnikiem jest siła. Jest ktoś taki? Nie. Jeśli twoim najniższym współczynnikiem jest inteligencja. To ja. I ja. No to pochodzicie ze slumsów. Ale tu masz mieć dwa chyba, nie? Przecież nie ma zdrowia, czy jest zdrowie też? Jak nie, najniższy. Zdrowia nie ma, nie. Tylko te pierwsze cztery się liczą jako atrybuty. No to slums. Biedota klejnotu zachodu, żebracy, bezrobotni, drobne złodziejaszki i cwaniaki zrobią wszystko, aby przeżyć kolejny dzień. Najniższy atrybut, inteligencja, talent, udają kogoś innego. Furiusa najniższym współczynnikiem jest... Inteligencja. To się ze slumsów. Wszyscy jesteście ze slumsów w takim razie. Nie wszyscy. No poza Trixem, który jak już ustaliliśmy z dynamiki. Exo też nie. Exo ma zwinność najniższą. Wygląda się Exo? A sorry, tak, rzeczywiście. Źle skrolowałem. Ja czekałem na tę zwinność. Dobra, to czekamy. A zwinność jeśli... już była. A, to przegapiłem. To pierwsza, dzielnica portowa to jest. No to podobnie jak Trixu, pochodzisz z dzielnicy portowej. O, to już piszę. I twoim talentem jest podnoszę ciężary. Dobra, zapisane. Jedziemy dalej. I teraz uwaga. Jest kilka rzeczy w tej grze, które jeszcze też dodatkowymi zasadami są. Klasa też ma talent. Klasa jest wybierana nie najniższym, tylko tym razem najwyższym współczynnikiem. I są takie rzeczy jak maksymalna premia do testu. I tutaj są różne rzeczy, że na przykład jeżeli pomagają ci towarzysze, to możesz sobie dodać plus ileś do testu. I w twoim ekwipunku, jako twój przedmiot, możesz mieć na przykład towarzysza, nie? Jeżeli ma się kilka najwyższych współczynników, to ona wybra sobie któryś? Tak. I teraz tak. Jeśli twoim najwyższym atrybutem jest siła, to jesteś... To ja. To jesteś krwawym piratem. Nie lękasz się niczego. Jesteś morskim wilkiem, trzonem załogi każdego pirackiego statku. Arr. Twoim talentem jest pojedynkuję się. Twoimi przedmiotami to broń plus jeden. I teraz możesz sobie wybrać na przykład, co to może być. Pistolet strzałkowy, garłacz, puchak, puginał, topór abordażowy, cordelas. Ja chcę pistolet. Pistolet strzałkowy. Skałkowych.
Skałkowy, no sorry. A ja jeszcze nie wiem, poczekam co będzie na inteligencję. Ale widać, kto ogarnia, że tak powiem, klimaty pirackie, nie? I dalej, twoim kolejnym przedmiotem jest gadżet plus jeden. Czyli linka z hakiem, piracki kapelusz lub butelka rumu. Ja chcę oczywiście butelkę rumu. Oczywiście. I teraz tak, maksymalnie z broni możesz sobie dodać plus 5, z pancerza plus 1, z gadżetów plus 2, a z towarzyszów plus 1. Na razie to nie ma znaczenia, bo jedyny jakby najwyższy, jaki masz, to jest broń plus 1 i gadżet plus 1. Dobra. Jeżeli twoim najwyższym atrybutem jest zwinność, mamy kogoś takiego? Nie. Nope. Jeżeli twoim najwyższym atrybutem jest inteligencja, jest ktoś taki? Exo. Ma do wyboru. To w takim razie byłbyś sternikiem, żeglarzem znającym się na nawigacji, którego zadaniem jest sterowanie statkiem. Jego wiedza i umiejętności potrafią ocalić załogę zarówno podczas sztormu, jak i w trakcie bitwy. Talent zmieniam kurs. Ale z tego co widzę, to on ma dwa najwyższe. On wybiera chyba. No tak, ja sobie zapisałem. Sobie. To wolisz to, czy wolisz być krwawym piratem? Czy zapisałem sobie pirata, czekam aż mi teraz powiesz, jakie tam mam gadżety i inne takie pierdoły. I no to broń, wybieram. Masz też plus jeden, podobnie, tylko masz do wyboru puchak, garłacz albo sztylet. I masz gadżet plus jeden, mapa, luneta lub kompas. I możesz mieć maksymalną premię z broni plus jeden, czyli to co masz i w zasadzie nic więcej już nie będziesz miał w przyszłości. Pancerz plus jeden, gadżety plus pięć, towarzysze plus jeden. Kurde. Rozważam wzięcie tego sternika i lunety. Bo w sumie to jest coś. Znaczy musisz wybrać sobie jedną broń z tych, które wymieniałem i jeden no gadżet przykład. Z tych, które wymieniłem. Aha. W sensie akurat to mi... No, Boże, no dobra, to wezmę tego sternika w takim razie. Wezmę ten pistolet, ten puchak. I lunetę. I pistolet, nie, i puchak. Albo pistolet, albo puchak. Ja zrozumiałem, że ty nie masz puchak. Pistoletu. Ty masz puchak, garłacz albo sztylet. Czekaj, jakiego ty użyłeś słowa? Co to jest puchak? Puchak. Hak. Takie puchaka. Taka zamiast ręki hak taki, wiesz, zagięty. Arr. Ale ty wiesz, co to jest kurwa puchak. To jest taki pistolet. A faktycznie puchak czy nie? Też. Tak, no kurwa, no ludzie. To jest taki pistolet z toporkiem. No tak, ja myślałem, że to tobie o to chodzi. O ja wiem, to rzeczywiście, to jest to. Myślałem, że to jest puchaka. No kurwa nie, to jest, masz, rozumiem, Oskar, tak, to jest pół kilofa, no ale nie wiem, czy się puchaka. Ja całe życie myślałem, że Oskar to jest to samo, co łom budowlany. No to już jakby wszyscy dowiedzieliśmy się czegoś z tej przygody. W sumie już jest morał. Przejdźmy teraz dobra. Do Trixa, ja na koniec. Trix, jaki ty masz najwyższy? Charyzma. Charyzma, w takim razie jesteś bossmanem. Dbasz o morale i dyscyplinę załogi, nadzorujesz jej pracę. Rozdzielasz zadania dla załogantów na podstawie ogólnych rozkazów kapitana statku. Twoim najwyższym atrybutem jest charyzma. Talent. Wydaję polecenie załodze. I wtedy masz tak. Masz, uwaga, broń plus jeden i do wyboru pistolet skałkowy, muszkiet albo kordelas. No tu wezmę muszkiet. Doskonale. Masz gadżet plus jeden, na przykład gwizdek pokładowy, skórzany bicz albo tatuaże. Wezmę gwizdek, bo tatuaże miałbym problem z użyciem. I masz, uwaga, towarzysza plus jeden. I możesz wybrać sobie marynarza, kwatermistrza albo majtka. Lepiej być z kwatermistrzem, zapam brać. Zawsze rumu jest pod dostatkiem. No to bierz sobie kwatermistrza. I teraz tak, maksymalne twoje premie wynoszą z broni plus 3, z pancerza plus 1, z gadżetów plus 4, z towarzyszy plus 2. Dobra, i Furious u ciebie. Teraz właśnie pytanie do drużyny. Czy mam wziąć bossmana, czy mam wziąć krwawego pirata? Bo i to albo to mogę.
Ja jestem krwawym piratem. No jest i krwawy pirat, i Bosman też jest. Dlatego, że nie mamy Bosmana, to... Jest Bosman. Trix jest Bosman. Mamy? A, ale nie wiem, że kapitan już taki. No nie, to weź pirata. No, to powtórz, powtórz Trix, co powiedziałeś tu wcześniej. Ja mówię, że krwawych piratów w załodze może być 15, a Bosman jest jeden na okręcie. No co ty gadasz? Jeden Bosman to może być? Znaczy nie, no może być więcej jakby, no ale właśnie. My chyba jesteśmy raczej takim małym statkiem. Dobrze, więc jestem krwawym piratem, biorę garłacz. Poza tym wydaje mi się, że jeżeli już będziecie w głębokiej dupie, to talent pojedynkuje się, będzie bardziej skuteczny niż wydaje polecenia załodze, nie? Wszyscy wydają polecenia szczególnie załodze. Szczególnie, jeżeli macie dwa życia, tak jak ja. No, szczególnie. Biorę garłacz i biorę linkę... Co działaś? Futurum, tak? Tak. To ja biorę linkę z hakiem. Doskonale. Garłacz to jest taki shotgun, tak? Tak, tak, tak. Dobrze. To jest taka mała armata ręczna. Troszkę, ale... Doskonale. I teraz tak, co bardziej spostrzegawczy, zauważyli pewnie, że narysowałem takie strzałki w dwie strony, nie? Tak, czyli Trix nie gra, bo ja ma strzałki. Ja się tego domyślałem. No, ale wszyscy grają, bo strzałki są w dwie strony. Jakbym narysował te strzałki wszędzie, to by był totalny miszmasz. Chodzi o kierunek. Ale do Trixa nie dochodzą, dlatego nie gra. Ale mnie wkurwiasz. Dobra, żartuję, odpuść. Już nie rysuj. Lepiej? Czyli się robi zaczyna, a trik się kończy. Dobra, i teraz tak. Chodzi o to, że patrzysz na kumpla w lewo, na jego rzuty lub jej, żeby określić swoją misję. I teraz tak. To jest takie twoje osobiste zadanie, które możesz powziąć w momencie rozpoczęcia gry. Jeżeli kiedyś w trakcie sesji nadarzy się okazja, to możesz to zrobić. A charakterystyka, czyli w drugą stronę, na przykład Furious będzie patrzył na charakterystykę od Exo, a na misję od Futu. Futu będzie patrzył na charakterystykę od Furiousa, a na misję od Trixa. Trix będzie patrzył na misję od Exo, a na charakterystykę od Futu. Tak? Wszystko jasne? Okej. Okay. Tak. Ja będę teraz jechał samochodem, bo jak będę stawał na światłach, to będę coś mówił. O lol. Doskonale. To może, nie wiem, daleko masz do chaty? 20 minut. To zależy, albo z 15. Dobra, nie, no, nie, no, mam po drodze z 5 postojów. Dobra, zapiszę to za znaczy, niego. Znaczy, tak będę jechał. Zapiszę będę to za tak niego. Jechał, żeby się na wszystkim zatrzymać. No, zapisz to, zapisz to. Zróbmy po kolei Futu, potem Trix, ja i na końcu Zegzo. Ja sobie radzę, ja mam podręcznik. Jasna sprawa. Dobra, to zróbmy tak, że ja po prostu wyciągnę sobie jakiś notes i będę to notował. No. I róbmy od razu, jak można, obie misje i charakterystykę, dobra? Z danej postaci. Można tak zrobić? Jasne, a w ogóle to zróbmy komplet w takim razie, to ja zapiszę wszystko od początku do końca. No, no nawet po każdej postaci. Zaczniemy od Futu, na Exo skończył, więc będzie jak najwięcej czasu miał Exo dzięki temu. Dobra, to zacznijmy od Futu. Podawać charakterystyki, czy... No to od razu charakterystyki też. Poczekaj, siła... 6. 6, potem jest... Zwinność 3. Zwinność. Inteligencja 1. Charyzma 4. Zdrowie 1. Czekaj, charyzma na 4. Tak. Zdrowie 1. Mana 4. Talenty. To jest... Udaje kogoś innego i pojedynkuje się. I ty masz... broń masz pistolet skałkowy plus 1. Tak. I butelka rumu plus 1. Gadżet. Doskonale. I teraz tak... Twoja misja będzie od Trixa. No to jechane. Udaj się na wysoki klif. Czekaj, nie no. Trix ma pierwszą cyferkę 4. Udaj się na samotną wyspę. To źle spisałam, Boże. Nie, na dole jest Trix. Dobrze, jeszcze raz.
Dobra, więc Udaj tak. się na samotną Podną wyspę wyspę. przez cmentarz wraków. O oh, fuck. Potem. Natrafiając na kryjówkę Lewiatana. No. Wow. Aby unicestwić. Nie, jak unicestwić? No sześć. Znaleźć. Znaleźć, o Jezu, nieważne. Znaleźć, aby znaleźć mapę skarbu, która została zaginiona. Pewną mapę skarbu. Która została zaginiona. A teraz patrzysz na rzuty Furiusa, żeby zobaczyć, jak wyglądasz. Więc twoja sylwetka jest muskularna. Twój głos jest chrapliwy. Potem jeden. Twój charakter jest porywczy. Szlachetne oblicze, ale tak. Tak. Ale ci się fajne rzeczy wylosowały. Wiara w kamratów. I drewniana noga. Poważnie? Tak, wiara tak. W kamratów. I drewniana noga, nice. I to chyba tyle w tworzeniu postaci, nie? No i tyle. Tak. I teraz jedziemy numerek 2, czyli teraz Trix. A ja już kończę, zaraz ci wszystko podam. Jezu Maria, ale byśmy pokrywały. Znaczy, od kogo bierzesz misję? Trix bierze misję od Exo. Tak, a już kończę charakterystykę na futu. Czyli ja biorę od futu. Tak? Misję bierzesz od futu, charakterystykę od Exo. Dobra, to sobie zawsze pisać misję już. Chyba nie wiem, mam to przeczytać, czy gdzieś wkleić? Przeczytaj, powoli, dyktuj. Bez robię dodatki ręcznie. A, no to mam misję, żeby udać się na wysoki klif przez przesmyk zapomnianych, natrafiając... Czekaj, na wysoki klif. Przez przesmyk zapomnianych, natrafiając na statek widmo, aby unicestwić pewną skrzynią skarbów, która została zakopana. Już? Unicestwić skrzynię skarbów, która została zapomniana. Zakopana. Zakopana. A teraz charakterystyka. Czekaj, ja tak szybko nie piszę. Charakterystyka. Sylwetka muskularna. Napakowany bosman. No. O wysokim głosie. To nie potrzebujesz gwizdka. Ja będę miał ksywkę gwizdek, bo nie wiadomo, kiedy z niego korzystam, a kiedy mówię. Hehe. Mam jakieś misje pojebane. Mam charakter porywczy. Wszyscy piraci. Opalone oblicze. No. Wiara w siebie. I znak szczególny brak owłosienia. No, łysy bosman. No, lepiej nie mogło być, no. Łysy, opalony bosman. Dobra, Fury, wyjdziemy. Siła, zwinność, inteligencja. 6, 2, 1, 6, 2, 3. Dobra. Zaraz przeczytam. Zajmij sekundę jeszcze. Już przeczytam misję zaraz. Dobra. Udaj się na wysoki klif. Przez cieślinę cieni. No. Natrafiając na legowisko Krakena. Oh yeah. Się zgadza z lewiatanem twoim. Aby powstrzymać pewną skrzynię skarbów, która została zaginiona. Tylko nie wiem, przed czym mam ją powstrzymać jeszcze. Przed zniszczeniem jej przez bosmana. Ten konflikt w drużynie. Już charakterystyka? No. Muskularna sylwetka. Głos niski. Zbyt mówił basem. Charakter odważny. No. Oblicze śniade. Co to znaczy? Że jesteś ciapaty. Okej. Okay. Wiara w siebie. I przepaska na oko. No i weźmy Exo. Będziesz mu pisał? Będę pisał, ale... Dobra, to ci będę mówił co. Jak go słuchać teraz, kupić się? On bierze ode mnie misję, tak? Misja... Ja słucham cię. Tak. Udaj się na wysoki klif. Przez żółtą rafę koralową, natrafiając na legowisko Krakena, aby znaleźć pewną piękną niewiastę, która została przeklęta.
fajne. No to sorry, możemy przestać już grać, bo w tym momencie Exo wygrał całą grę. Fajna misja. Dobra, charakterystyka. No dajesz. Sylwetka kanciasta. Mamy SpongeBoba na statku. Który mówi po cichu. I do tego jest spontaniczny, o obliczu szlachetnym, którą jedyną religią jest złoto i brak owłosienia. SpongeBob. Moją jedyną łysy religią jest złoto i brak owłosienia? Tak. Łysy David Tennant po prostu, no. No wiarę ma złoto i znaki szczególne brak owłosienia. Ale wiara w brak owłosienia mi się bardzo spodobała. I ma tylko jeden punkt zdrowia, zajebiście. Teraz kajak robimy, tak? Kajak robimy, ale jeszcze jedna rzecz bardzo ważna. Ponieważ w tej przygodzie wcielacie się w skazańców, którzy mają zostać straceni, ponieważ jakby w tym settingu, to jest taki setting a la Piraci z Karaibów i po siedmiu morzach pływa pirat zwany Czerwonobrodym, który, jak twierdzą niektórzy, jest wcielonym diabłem i ma taki układ, bo lochy i więzienia są w królewskim porcie przepełnione, ma taki układ z namiestnikiem, że przychodzi w noc przed egzekucją i oferuje układ, że w zamian za twoją duszę będziesz mu służył, ale za to ocali cię od śmierci. Więc teraz każdy z was musi wymyślić sobie przestępstwo. Co nie wymyślać, tak? No. Byłem kochankiem córki gubernatora. No dobra, wygrałeś życie. Odciągałem na lewo mleko kokosowe z waszych na targu. Odciągałeś na lewo mleko kokosowe. I potem się okazywało, że były puste. Wpisuję dealer mleka kokosowego. Paser. O, paser. Trix? Za co siedzisz? Chciałem pokazać w porcie, jaki jestem silny i wrzuciłem do wody skrzynię z meblami z Anglii dla gubernatora. Skrzynia z czym? Z meblami z Anglii dla gubernatora. A, meblami, okej. Czyli wandalizm i wysoka szkodliwość społeczna czynu. Tak. Poczekaj, mnie pod jaki paragraf podciągnąłeś? Że jestem, wystarczy. Cudzołożnik i... uwodziciel i wysoka szkodliwość społeczna czynu poprzez publiczne zniesmaczenie i deprawację. Okej. Okay. Ciesz się, że nie gwałt. Bo do tego gubernator nie chciał się przyznać. Jaki gwałt? Kochankiem byłem. Butu, za co siedzisz? O matko, zrobiłam nagi portret, ale taki całościowy. Nie wiem, jak się to nazywa. Sylwetka. Na prośbę postaci Furiusa, jego kochanki, córki gubernatora. Oh fuck. Czyli podrabianie dzieł sztuki. Okay. Namalowałaś Furiusa jak jedną ze swoich francuskich dziewczyn. Nie, właśnie miałem to powiedzieć. Okay. Like one of my French girls. Tak, i teraz dobra, i teraz pytanie brzmi tak, Futu, tylko do ciebie mam takie pytanie w sumie, chcesz być piratem czy piratką? Piratką. Okej, okay. Furius, chcesz być piratem czy piratką? Powiedz, że mi ograniczasz, podając tak mało płci, ale nie będziesz, będę piratem. Trix? Będę bosmanem. Okej, okay. Exo? Exo się waha. Exo, presume my gender. No, it's a fact. It identify as combat chopper. Nie no, one nie mają rąk, nie mógłbym sterować statkiem, nie no, będę sternikiem. Spektrum płci jest dla niego za wąskie, on identyfikuje się jako sternik. Nie, wiesz, to it's a trap. Nie jako trap, jako sternik. Dobra, teraz już będę, tylko będę jeszcze chodził po domu, jadł i w ogóle robił różne rzeczy. Okej. Okay. Dobra,
Czekaj, co jeszcze mieliśmy? Rzucić na statek mieliśmy, czy co mieliśmy zrobić? Mhm. Tak. Tankowiec. U-bot. U-bot, żeglowiec. Dobra, to kto chce rzucić sobie 6d6 na statek? A, rzucam. Ale będzie łajba. Same jedynki, dwójki. Bez kitu. Mówię, będziemy kajakiem pływać. Błędni piraci. Będziecie takimi piratami lądowymi. Albo takimi po jeziorku. Przyjdzie Christopher, no w sumie nie mam dla was żadnego statku, macie tutaj takie czułenko. I teraz tak, ostrzał macie 2. Szybkość, sterowność 3, szybkość 1, załoga 4, wytrzymałość 1, mana 2. Teraz tak, waszą najniższą cechą jest szybkość, więc jesteście fregatą trzymasztową. Zastanawiam się, a były inne fregaty? Nie wiem, skąd mam wiedzieć. Mniej zwrotny, wolny, mocno uzbrojony, liczebność załogi 250 osób, liczba dział 50. Talent, ustawiam się do salwy. W jednym wytrzymałości to trzeba szybko, nie daje się zatopić wziąć. Dobra, i teraz tak. Waszym najwyższym współczynnikiem jest... Załoga. Załoga. To, uwaga. Kościana. Sylwetka waszego statku jest kościana. Jesteście jak taki trupi szkielet surfujący po morskich falach. Ukryte talenty. Nie koroduje. Wzbudzam strach. Biorąc pod uwagę, jakie macie salwy, to macie, jakie macie staty, to będzie ustawiam się do salwy, wzbudzam strach, idę na dno. Macie pancerz plus 1 i możecie sobie wybrać mocne maszty, mocny dziób, mocną sterburtę, mocną bakburtę, mocną rufę i mocne linowanie. Ja bym wziął sterburtę. Bo no, to sterburty ja się najwięcej obrywa. No tak, ustawiamy się do salwy i mamy wtedy, w sumie się bierze w sterburtę. To jest boczna. Ale lewa czy prawa? Prawa. Obojętne. Jak prawa? Nie, jak? Nie, bakburta to jest chyba lewa, a sterburta to jest no prawa. No właśnie, no przecież jak kapitan mówi na sterburtę, a gościu mówi, którą? Obojętnie. No i zawsze się będziemy tą stroną ustawiać. Prawa. Prawa burta, sterburta, nirdel, sztuport, startboard. Czyli jesteście prawaki. Gadżet. Plus 1 to jest galion w kształcie ludzkiego szkieletu, sieci z ludzkiej skóry albo zaburtowana kościana klatka. Ja bym proponował tą pierwszą opcję. Galion. Wiecie, co to jest galion wszyscy? No ta figura na przodzie. Tak, figura pod dziobem. Na cholerę to wam to ja nie wiem. To z uropostrach. Straszyć. Uropostrach. Dobrze kombinujesz. Nie, ona po prostu jest wypełniona powietrzem. Na następnego kapitana okrętu, na który dopadniemy. Jak zatoniemy, nie, musimy to naładować powietrzem. Jak będziemy tonąć, będzie nas wyciągało w górę. Będziemy tak wyskakiwać. Jak delfin. I kit, zapomnieli też rozdział mistrza gry, gdzie się misję wybiera. O lol. Improwizuj. No well. Właśnie rozpoczęcie. Po stworzeniu, po postaci uczestnicy wybierą jedną z przypisanych do nich misji. W oparciu o jej elementy, narrator opisuje miejsce, do którego trafiają postacie oraz potwory, które spotykają. O! Rzeczywiście. Dobry motyw. Czekajcie, to ja pierdyknę szybko mapkę. I jedziemy. Ktoś tam miał jakieś wysokie klify, ktoś tam jakąś żółtą rafę. Zaraz to ogarniemy. Dobra, i teraz tak. Ja robię rzut na pusto. Że co? Jeden pusty rzut robię sobie, no. Lol, chciałem się podnieść kostek z ekranu i nie mogę. Ktoś wie, jak to zrobić? Kliknąć na nie. O, fuck. Dobra. Życie mi ratujesz. Czy to jest róża wiatrów? Tak, tylko taka upośledzona, bo ręcznie robiona. Dobra, przez wiadomo, już się trzeba rysować tych wiatrów. Tak samo można by powiedzieć o dziecku.
Już nie masz, bo coraz mniej wstrzelać z róża wiatrów. Lepiej. Pięknie. Teraz, co to jest to żółte? To jest rafa kolorowa? Tak. A gdzie jest logowisko Krakena? A tego to nie wiecie. Aha, okej. Okay. Wysokie klify to zielone, tak? Tak, to są klify, które tworzą taki wąski przesmyk. A dalej jest archipelag wysp. Startujemy z kotwicy, tak? Z portu. Tak. Jak tam gotowy już jesteś? Bo jeszcze jestem bojęca, ale niedługo będę. Szykam. Czyżby aby krecik pukał w tabrecik? Nie, to jest wubikat. A czyli pudrujesz nosek? Tak. Nawet jak nie gramy z kamerkami, to trzeba mieć perfekcyjny look. To egzodaj znać, jak będziesz gotowy, ja już jestem w zasadzie gotowy. No, my też. Same. No. A jak wasze postacie mają na imię? I wtedy zapada taka niezręczna cisza. Ja się nazywam Britta. Trix? Zastanawiam się nad czymś szalowym. Szalona gała, bo jesteś łysy. Bosman Gwizdek. Nie, Johnny Trzy Kulki. Johnny Trzy Kulki brzmi świetnie. Dobra, Furious? Furious! Jack... Jednooki, no, po prostu. No i Exo? Jednooki Jack. Exo będzie Javier Kanciaty Nosek. Javier. Nie wiem... Już masz. Za późno. Co mam, bo nie... Juan. Juan Kanciastoporty? Nie, Kanciasty Nosek. Było nie przyznawać, że pudrujesz. Okej. Okay. Jak zagrasz już normalnie? Bo czekamy na ciebie, no, cały czas. Prawie. No nie, no my grajmy, no już jestem prawie normalnie. No jestem już w domu, no trochę jestem jeszcze... Później zjesz. Nie umrę z głodu. No kurwa, umrę. Jedzenie jest dla słabych. Dokładnie. Jedzenie jest dla słabych, ale po 6 godzinie już jestem głodny. Ale po 6 godzinie jesteś słaby. Dokładnie. Dobra, jedziemy. No bo już mogę mówić, tak? Tam jem, tam myję głowę, ale jestem w domu, już gramy. Na rolu tam będę za 10 minut. Na razie będę dzielnie sterował z kiem na ślepo. Okej. Okay. Więc jowialny głos mężczyzny o krwisto-czerwonej brodzie rozbrzmiewa hukiem po pokładzie. Zjadżagę! Marynarze z bosakami! Już! Hyżo! Hyżo! To bakburty! Szykować cumy! I w stronę mola powoli sunie, zwalniając swego pędu, gigantyczny okręt, którego żagle wyglądają, jakby płonęły najżywszym ogniem. Mieszkańcy portu Klejnotu Zachodu, pięknego miasta kolonialnego, nawet nie byli świadomi tego, co dzieje się w porcie, ponieważ byli zajęci w innej części miasta. Jedyną atrakcją, która miewa tu miejsce. Atrakcją tą były częste ostatnio, należałoby zaznaczyć, egzekucje. Tak zatem sylwetka pewnego mężczyzny o śniadym obliczu stała z rękami związanymi za plecami, czekając na wyrok. Kat już kręcił powrozy, szykował linę, pętle zakładał na szyję. Tłusty gubernator recytował wyrok. Otóż tutaj, prawda, łobuz szkodnik i ostatniej wody zawadiaka i ferment społeczny wzbudzał, prawda, i cudzo łożył. I za to tutaj, prawda, powodując głębokie straty moralne w społeczeństwie, został skazany moim gubernatorskim
prawda, autorytetem na karę szafotu i śmierci. O tak. Otóż. Będzie skazany na śmierć. Kacie, czyń swoją powinność. Już gawiedź przekrzykiwała się. Tak, na szafot z nim, na szafot! Niech mu szyja chrupnie! Kiedy nagle pisk uciekających kobiet, dzieci chowających się po domach, trzaski rozbiegających się ludzi, którzy nawzajem się taranowali, odwrócił uwagę kata i spojrzał, że z oddali, od strony portu, uliczkami miasta wspina się pewien jegomość. Twarz jego gorzała. W oczach niezdrowe płomienie, trójkątna piracka czapka zaciągnięta głęboko, przesłaniając praktycznie całe czoło. I jedyne, co rzucało się w oczy, to broda, która wyglądała jakby na jego brudną, spoconą koszulę cały czas ociekała krwią. Mężczyzna ten wydawał polecenia swoim poplecznikom, którzy z kordelasami biegając siekali gawiedź, ci głęboko zranieni albo padali martwi u jego stóp lub uciekali, tylko starając się ocalić swoje życie. Kiedy tylko mężczyzna doszedł do szafotu, bez wysiłku wskoczył na niego i zakrzyknął: jak to, hola panowie, o naszym układzie zapomnieliście? Jakże to tak? Jego dusza będzie moja! Po czym spychając, tak chwycił swoją potężną, pełną takich twardych odcisków na palcach dłonią masywną, chwycił za twarz kata w czarnym kapturze, zepchnął go na dół szafotu, ten spadł kilka metrów w dół, upadł na bruk, potłukł się, zwinął, wziął nogi za pas i uciekł gdzieś tam w oddali między uliczki. A mężczyzna podchodzi do ciebie, Jack, i mówi tak. No tak. Hendożyć córkę gubernatora się zachciało. Ładnie to tak, moralny ferment siać w klejnocie zachodu. Po czym rozejrzał się po miasteczku, widząc liczne burdele, speluny, pijaczków po kątach. I widać, że z ironią i przekąsem o tym moralnym upadku mówi, ponieważ miasto, tak po prawdzie, już dawno w moralnym upadku stoczyło się samo bez niczyjej pomocy. Potem mówi tak. Chwyta koniec liny, nawija go powoli na swoją pięść i mówi: no ja ci tu mogę zaoferować układ. Twoja dusza za twoje życie. Będziesz służył na pokładach moich okrętów. W zamian nie zawiśniesz dzisiaj na szafocie. Co ty na to? Moja dusza jest w sumie już nic nie warta. Zgadzam się. Ho, ho, ho. Dobra to transakcja, kiedy sprzedający nie zna ceny swych towarów. Dobrze. I tak zacisnął tą pięść i cała ta lina owinięta dookoła twojej szyi wypaliła ci głęboką bliznę, ponieważ nagle stanęła w płomieniach i błyskawicznie się spopliła, zmieniając w czarny węgiel i sadzę zebraną wiatrem. Natomiast wy, cała reszta, oczekujecie na swoje wyroki także w lożku. Tylko że jest pewien problem. Przez wąskie kraty dostrzegacie, jak ktoś przy bramach lochów postawił kilka beczek. Mężczyzna z
czerwoną brodą, która wygląda jakby cały czas ociekała krwią na jego koszulę, teraz wyglądającą tak, jakby już dawno była pokryta taką warstwą rdzawego osadu zaschniętej juchy. Mężczyzna wydaje polecenia. Kilku takich marynarzy biega z tymi beczkami, ustawia je, ciągnie długi sznureczek, posypując go czymś czarnym. Pirat wydający polecenia tak zajął się śmiechem rubasznym, splunął na końcówkę tego czarnego śladu, która nagle zajęła się płomieniem i iskrami i mocno dymiąc takim białym, ostrym, gryzącym, siarkowym dymem, płomień zmierza w stronę beczek. Odsuwam się od krat okna. No, pierdalam w przeciwnym kierunku. Mi się coś aż wydaje, że przeciwległej ścianie. Że ta sytuacja miała coś wspólnego z padnięciem na ziemi, ale ja nie bardzo wiem, o co chodzi. Patrzę, do czego to, czemu to się tak szybko pali. Nie musisz się zastanawiać nad tym, czy należało paść na ziemię, czy też nie, ponieważ los dokonał tego wyboru za ciebie. Rażony falą uderzeniową padasz gwałtownie na ziemię. Huk przebija twoje bębenki w uszach. Słyszysz rumor. W powietrzu unosi się ciężki kurz kamienny. Taki typowy zapach piachu i ruiny i gruzu. Wbiegają piraci, machając kordelasami, zarzynając strażników. I w waszych celach pojawia się powoli taki cień na ścianie. Cień ten zaczyna spływać krwią, formując rysunek pirata. I nagle, jak gdyby wychodząc przez niewidzialne drzwi, cień ten zmienia się w sylwetkę i sylwetka ze ściany się wyłania. I wysoki mężczyzna z płomieniami w oczach i imponującą brodą, która widzicie, że istotnie okapuje czymś czerwonym, składa wam propozycję. Mieliście jutro zawisnąć. Nikt mnie o tym nie informował, a powinien. Taki miałem układ. Każdemu z was oferuję ten sam układ. Wasza dusza za wasze życie. I będziecie służyć na moich statkach tak długo, aż tego długu nie spłacicie. Co wy na to? A będzie trochę rumu? Aha, rum będzie się lał strumieniami. Tańce, hulanki, swawole, gwałty i rabunki na każdym okręcie królewskiej floty. To w zasadzie będzie lepiej niż miałem na co dzień, więc idę w ciemno. Ahoj, przygoda! To znaczy masz tak. Puchar. Ja też jestem na tak. Sporządza, wyciągając z zapazuchy 3 rulony pożółkłego papieru, zapisanego zupełnie niezrozumiałych dla was szyfrem, po czym mówi 3 krzyżyki własną krwią tu na dole. Rychło, rychło. Ja się nie lubię ciąć. Daję zdynki w ścianę, jak się nos złamie, to robię krzyżyk. W momencie, którym ostatni z was stawia krzyżek na cyrografie, facet rozwiewa się w obłokach gryzącego siarkowego dymu. Natomiast jego ludzie, buszujący od jakiegoś czasu już po lochach, przebiegają koło waszych cel i otwierają je zrabowanym strażnikom kluczem, wypuszczając was i mówiąc: tak, Kristobrody będzie z was miał pożytek. Tędy, tędy, rychło, rychło. I ciągną was w stronę portu. Z lochu trafiacie do drewnianej klatki na okręcie. Następnie na tajemniczą, oddaloną wyspę, której lokalizacja jest znana tylko nielicznym i zasłużonym piratom Kristobrodego. Ten szkolił was przez 666 dni waszego życia, ucząc was niezbędnych umiejętności w pirackim fachu. U Johnego Trzykulki dostrzegł talent i charyzmę, więc uczynił go jednym ze swoich bosmanów i kiedy poczuł,
że jesteście gotowi? Każdemu z was przydzielił zadanie, mówiąc, że wypełnijcie co do joty, a odzyskacie swoje dusze. Pomylcie się, a czeka was 10 lat kolejnej służby. Następnie ciągnąc was do portu, wskazał stojący okręt, po którego pokładzie wiły się mizerne sylwetki ludzi, których skóra już zieleniała, a na nich skórze pojawiały się dziwne, kręte, czarne, tribalistyczne tatuaże. Okręt ten był imponujący, gigantyczny, a jednocześnie wyglądający, jakby był wykonany w całości ze szkieletów połączonych ze sobą wielorybów. Na jego dziobie majaczyła sylwetka szkieletu, rozdzierającego w swoim złowieszczym śmiechu paszczę. Rzeźba dziobowa, też wykonana z kości. Następnie widzicie, że jedna z jego burt, konkretnie ta prawa, została wzmocniona dodatkowymi stalowymi śrubami, które trzymają gigantyczne łopatki jakichś pradawnych zwierząt. Jakimś cudem ta abominacja unosi się na powierzchni fal. Krwistobrody zanosi się śmiechem, wskazuje wam okręt i bez słowa odchodzi. No, tak oto witam na sesji bezdusznej załogi. Zostaliście pozbawieni dusz, więc jesteście formalnie rzecz biorąc bezduszną załogą. Wasz okręt, który możecie w tej chwili ochrzcić, gdzieś pewnie znajdzie się jakaś butelka alkoholu, którą będzie można rozbić o burtę. Ale jak on wypije ten alkohol, to szkoda będzie. Najpierw do gardła, potem ostatek. Żeby się nie marnowało. Nie, potem się odlejesz po prostu do tej butelki, to się też liczy. Na pewno będzie tam trochę alkoholu. Ostatek z kości to i rum zmoczył. No a więc wyjmuję moją butelkę rumu, pociągam łyk, podaję towarzyszom, żeby wzięli łyk, a na koniec chcę walnąć w statek. Ja ciebie chrzczę mocznik. Jak nazwiecie swój dumny okręt? Pimpuś. Bezduszny pimpuś. Słodki bezduszny pimpuś. Słodki bezduszny pimpuś. Albo nie, po prostu jednym słowem, stokrotka. Może od razu płotka. Albo... Złowrogi szczupak. Rekin grozy. Oceaniczna abominacja. Reknado. Czy rekinado? Reknado. Spoko. Tornado rekinów. A może trup? Właśnie by pasowało. Przy jego wytrzymałości trupy. Tak jest z przyszłością imię. Znaczy formalnie, że biorąc to wy będziecie trupy, więc prędzej trumna. A to nie jest zły pomysł. Ja jestem za trumną. Ja też. Dobra. Tak jednym słowem, tak? To dumne? Tak. Chyba, że coś jeszcze dodać. Bezduszna trumna. Dębowa, sosnowa. Kościana. No w sumie zdobieniami, tak? Zdobiona trumna na zamówienie. Jest dziurawa trumna, ewidentnie. Dobra, niech będzie trumna. Doskonale. W momencie, w którym podjęliście decyzję o nazwaniu swojego okrętu niczym płomienie, na jego burcie zaczyna wypalać się napis, pokazując tam, gdzie zazwyczaj liternictwem maluje się nazwę okrętu, nazwę waszego okrętu. Dodaje ona do jego specyficznej grozy, którą między innymi budzi także ten szkielet na dziobie oraz fakt, iż, że hello, statek wykonany jest z kości. Podchodzi jeden z marynarzy, wręczając wam rulon z mapami, a także wręczając waszemu sternikowi lunetę. Pokazuje na tym rulonie, milcząc, dostrzegacie, iż kiedy otwiera usta, by napić się trochę z butelczyny, wyrwano mu język. Wskazuje na mapie
lokalizację dwóch pochylających się ku sobie wysokich klifów, między którymi jest wąski przesmyk, bardzo ciasny. Przesmyk, na który te klify rzucają głęboki cień. Jednak przesmyk ten jest jedynym bezpiecznym do przepłynięcia miejscem przez archipelag otaczający klejnot zachodu na północne morza, a dalej z północnych mórz przez cmentarzysko okrętów i żółte rafy koralowe, też bardzo zdradliwe wody, w stronę samotnej wyspy. Swoim palcem chudym, kościstym, z długim, obgryzanym paznokciem wskazuje na wysokie klify, stukając w nie palcem. Po czym gestem pokazuje tak, pociągając dłonią w dół od swojego podbródka w stronę klatki piersiowej, symbolizując taki znak brody. Tak, zanim tam dopłyniemy, to nam taka wyrośnie. Ja wierzę w brak owłosienia. Mi na pewno nie wyrośnie. Co robicie? Nie no, niby się droczę z gościem, bo i tak mi nie zwróci uwagi. Ale no, raczej się orientujemy, że tam płyniemy, wiadomo kto rozkazywał. No to może by ktoś zerknął na mapie i ustalił kurs. Ja powiadomię załogę i... No to ja mogę zerknąć na mapę i ustalam kurs północ ku zachodowi. Północ, północny zachód. Północ ku zachodowi. Okej. Okay. No dobra, no i ja staję przy sterze, jestem gotowy. Tylko niech Bosman tak daje rozkaz. Tak, wolą skreślenia północny zachód to jest ta krzywa 3 stopni w lewo. Północ ku zachodowi to jest odcinek pomiędzy północą a północnym zachodem. Okej. Okay. Czyli to jest jeszcze taka, jakbyś sobie przedzielił róże wiatrów jeszcze na ćwiartki kolejne. Czyli na ósemki tak zwane. Tak, na ósemki. Czyli to jest pierwsza ósemka w lewo od północy. Okej. Okay. Załoga uwija się po pokładzie, przerzucając liny, ściągając je, pociągając różne węzły i w tym momencie z masztów, konkretnie 3 masztów waszej fregaty, opadają żagle, zwiewne i półprzezroczyste, wyglądające jakby były wykonane z pajęczych sieci. I ten upiorny widok, kiedy wasz okręt powoli opuszcza port, snując się, niczym pokryty pajęczynami szkielet po powierzchni fal. Wzbiera wiatr, ale dla waszego dużego okrętu nie robi on nic a nic. W zasadzie okręt powoli sunie, jak taki ciężki wóz pancerny po falach, prując je, i słona morska woda obryzguje galion na waszym dziobie, powodując widok jeszcze bardziej upiorny, kiedy ze szczęk tego szkieletu, który z tą rzeźbą na dziobie, spływa piana. Mija kilka dni i dostrzegacie czarną na horyzoncie górę, między którą majaczy kreska pojedynczego światła. Kreska ta oznacza, że tam słońce zachodzi, odbijając się od licznych skał niczym piłeczka uderzająca o słupki, i po gładkiej, mokrej powierzchni 2 wzniesionych klifów powoduje kształt zwodniczego światła, niczym płomień świecy wystający z morza. Natomiast morze dookoła tych klifów jest czarne, ciemne, pokryte głębokim cieniem. Im bliżej się zbliżacie do tego miejsca, dostrzegacie, że w dołach klifów, one nie są tak jednorodnej powierzchni, jak należałoby się spodziewać, patrząc na nie z daleka, lecz znajdują się tam 2 jamy.
jamy, obok których będziecie musieli przepłynąć, próbując się przez te klify przecisnąć. Tam, tam, tam. Cóż w tych jamach może jest? Scylla i Charybda. Pomyślmy. Zastanówmy się, którą jamą będzie lepiej. Znaczy, jamy są w skalnej ścianie, natomiast wy musicie przecisnąć się szczeliną, cieśniną między dwoma klifami. Okej. No, ale brzmi to bardzo dyskusowo, to podejrzane. Możemy, nie wiem, wystrzelić linę z hakiem do jednej z tych jam z okrętu, jak będziemy przepływać i się wespniemy. Okej. Co zatem postanowiliście? No, czy wystrzelimy, jak będziemy przepływać, to wystrzelimy z działa kotwicę z liną, którąś z tych jam i się po niej wespniemy. W sensie, przepływając przez przesmyk, chcecie wstrzelić kotwicę z liną w jedną z tych jam, żeby się z pokładu dostać do jam, tak? Tak. Ale okay. Po co kotwicę, jak ja mam ten? Co ja mam? Linkę z hakiem. Nie no, kotwicę. Ale żeby... Nie chodziło mi o tą wielką okrętową, tylko taką kotwiczkę. No to ja linką z hakiem tam się wiesz. Na przykład hakiem. Ja myślałem, że ty chcesz tam zacumować od razu i wystrzelić tam kotwicę, nie? Nie no, właśnie zacumować chciałem, ale nie wystrzeliwać kotwicy. Czyli linkę z hakiem moją wykorzystujemy. Tak. Na burtach zrobimy tak oponami, to będziemy się mogli tam poobijać trochę. Tylko czy pytanie, czy wpływamy w środek przesmyku? No właśnie w przesmyku są te dwie jamy. To są jakby dwie jaskinie wystające tuż nad powierzchnią fal, skierowane ku sobie. Czyli jedna jest na lewej stronie klifu, a druga jest na prawej stronie klifu, tak? Tak, jedna jest na lewym klifie, druga jest na prawym klifie. To ja bym na backburtę poszedł. No tam mamy wzmocnione to. Nie, sterburtę mamy wzmocnioną. Dlatego poszedłbym na backburtę, tą słabszą. No tak. Czyli strzeliwujemy, idziemy do jaskini na backburcie. Na lewa. Dobrze. Więc marynarze uwijają się na powierzchni, by zwinąć żagle, zmniejszyć prędkość okrętu, manewrować w ciasnym przesmyku. Może niech sternik rzuci sobie tutaj w takim razie na inteligencję. A mamy sternika? No mam cię, macie. No to jestem ja. I to mam... już za samemu już? 4. Jezu, musiałem wstać z huśtawki, kurwa. Znaczy... Fuck. Takie poświęcenie. Juan no... Kanciaty Nosek jest waszym sternikiem. No to ja. Znaczy... Nie, ja po prostu musiałem usiąść w innym miejscu i przy kąpie, bo bym zasnął ze skończenia. Ale to mogę rzucić, ale kurwa nie na rolu, bo nie mam jak wejść. No to rzucaj mu, co wyszło. Tylko jaką kością? 6. K6 plus dodajesz do tego swoją inteligencję. Bo 20. Pamiętasz, ile masz inteligencji? Zapisałeś to sobie gdzieś? 6. Zadanie jest średnio trudne, więc rzucam dwoma kościami i będziesz musiał przebić 10 swoim rzutem. 6. Plus 6. Inteligencja? 12. Przebijasz. Sprawnie manewrujesz. W ostatniej chwili zauważasz wystające ostre jak zęby skały. Lekko wyginasz ster. Wasz kościsty okręt pochyla się na bakburtę i zataczając lekki łuk omija przeszkodę. I kiedy już jesteście w pobliżu tej jamy, dostrzegacie coś niepokojącego wewnątrz. Majaczy kształt. Kształt ten wynurza się i tonie niczym długi wąż zanurzający się w wodzie i wyłaniający. Niczym potwór ze starego lądu, z tak zwanego Loch Ness. Też to widzieliście? Też to widzieliśmy? Tak, tak. Wszyscy tak, to tak. Widzieliście. Widzieliśmy. Tutaj nie ma, że tu teraz postrzegawczość, bo nie ma takiej staty. Tak, tak, ja tylko tak zagajam rozmowę. Kamraci,
To potwór staje na naszej drodze. Musimy stawić mu czoła, żeby nie splamić honoru pirackiego. Arr! Jeszcze mówić, że zostawiłem włączone żelazka, ale widzę, że wszyscy są gotowi do walki. To ja bym wrócił statek, proponował sterburtom do niego. Czy damy radę, sterniku? Bosmanie? Właśnie zerkam na Bosmana, bo to kurwa wszyscy próbują mi rozkazywać, i ja się jednej osoby słucham, nie wszystkich naraz. Tak, sprawdź, czy się da obrócić. Musimy być tą solidniejszą stronę okrętu, w stronę zagrożenia, inaczej od razu możemy się pożegnać z życiem. Wiesz, zrobię na takiej ciasnej przestrzeni taki zwrot? To twica w dół. No nie wiem, to będzie dosyć trudne. Na 3-4 razy zeszłamy. Gdybyś widział moje parkowanie autem, to przy tym to jest pikuś. No, to jest średnia trudność, już taka bardziej solidna, więc rzucę 3 kośćmi, 3 poziom trudności 7. To musi rzucić 1. Czy dasz radę, sterniku? Rzuć 1 chociaż. No. Rzuciłem 1, no. Tak czułem, bo teraz przed chwilą była 6, więc dziś czułem tę 1 nosem. Więc masz w sumie? 7. W sumie 7. Dobrze, więc będzie tak, ale tak, udaje ci się zmienić kurs i jesteś już w połowie wykonywania manewru, kiedy dostrzegasz, że po twojej dawnej styrburcie z kolei z tamtejszej jaskini wyłania się kształt wielkiej bulwy, spod której wyrastają oślizgłe macki. Macki długości co najmniej waszych masztów. Mamy Krakena i Lewiatana razem? What the fuck? Kamraci, ja wskazuję, do boju! Wskazuję ręką na bulwę i od razu wszystkich alarmuje. Bulwa! Do boju! Co robimy? Przygotować herbaty, Bosmanie, nie, prawda? Nie wiem, czemu przypomniałem się o Zbuba. Z tą bulwą skojarzyła. Przygotować buba. Działa do strzału z obu burt! I najlepiej grzejmy tą dzidę, bo nas te to ja pędzę na sterburtę i do działu. I odpalamy je po kolei. Dobra, zróbmy tak, ponieważ to już zaczyna być sekwencja walki, więc skorzystajmy z tej mechaniki, która tam istnieje. Twoim celem, Bosmanie, jest wykonanie, odebranie jednej z bestii punktu zdrowia. Tak. Której konkretnie możesz wybrać? No myślę, że... Już się tą wzmocnioną stroną odwróciliśmy do Lewiatana, więc wolę odebrać Krakenowi. Okej. Okay. Dobra. Chcesz odebrać Krakenowi. Czyli celujesz w stronę gigantycznej ośmiornicy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. To będzie rzut na charyzmę, a kontrakcją będzie rzut na zwinność Krakena, który będzie chciał uniemożliwić wam strzał. Zalać wodą beczki z prochem, cokolwiek. Byle tylko wam się nie udało. Czy ja w tym czasie mogę strzelać? Rzuć proszę. Co? Czy ja w tym czasie mogę strzelać z drugiej dział, z drugiej burty? No zaraz będzie twoja tura. No czyli co, 1d6, tak? Plus twoja charyzma, bo to jest rzut na charyzmę, bo wydajesz polecenia załodze. A jak jeszcze stosuję ten swój gwizdek pokładowy, to coś daje? Tak, możesz powiedzieć, że wydając polecenia gwizdasz na załogę, żeby tylko się chyżej ruszała i wtedy dodajesz tyle, ile ma gadżet, czyli plus 1 do rzutu. I plus 1 to jest 9. 9 kontra jego? 7! Ma dużo wyższą zwinność, natomiast no, rzut miał gorszy, więc Kraken próbuje mackami wzbudzić wodę, żeby zalać wam pokład, ale niestety nie zdążył i prosto w jego paszczę trafia pierwsza, druga, trzecia kula. Jego macki rozbryzgują się, kapiąc gorącą, czarną juchą, śmierdzącą niczym olej skalny, zwany też ropą, opryzgując pokład. Oberwał i to mocno. Teraz dobrze, to w takim razie
Mamy szansę, gagatki, mamy szansę. Był Johnny, to teraz będzie akcja Furious twoja, Jack jednooki. Jednooki Jack, no. Ja w tym czasie w Lewetana pierdolę z drugiej burty. Doskonale, też będziesz wydawał polecenia załodze, więc też będzie na charyzmę w takim razie. Chyba, że chcesz sam armatę odpalić, nie wiem. Nie wiem, no, jak to tylko potrafisz. Charyzmę, skorzystam. Dobrze, to rzuć na charyzmę kontra no, Lewiatana też zwinność, bo będzie starał się uniknąć, uniemożliwić wam tą akcję. 6 plus 6. Lewiatan jest mniej zwinny od Krakena, ma 10. Też miał szóstkę rzut. Ale udaje ci się. Niczym wijący się potwór z Loch Ness, Lewiatan wyłania się i zanurza, wyłania i zanurza. I akurat w momencie, kiedy się wynurzył, kilka kuli trafiło go prosto w łeb, uderzając jego twardą czaszką o skały jego własnej jaskini, ogłuszając go na chwilę i zadając mu obrażenia. W takim razie teraz Juan Kanciaty Nosek, wasz sternik. Co robisz? Kurde, chyba nie będziemy teraz wykonywać żadnego manewru. Chociaż powiem szczerze, spróbuję zrobić samowolkę i zrobić zwrot, tak żeby go pierdolnąć naszym galionem w trakcie zwrotu i mu przygrzmocić. Ja mam pytanie, czy w tym systemie się robi reload dział? Słucham? Czy w tym systemie się robi przeładowuje? Przeładowuje działa jako akcję, czy to się z automatu dzieje? No to jest Fireball, on mechanicznie jest dużo lżejszy niż standardowe systemy, tutaj nie jest to rozpatrywane. Czyli z automatu. Z tym macie 50 dział, więc wasza załoga się uwija i ładuje je na zmianę, tak? Okej. Okay. Poza tym to nie jest walka okrętowa, to jest walka, bo w tym systemie przeciwnicy mają dwa jakby tiery statystyk. Jest walka jeden na jeden, bohaterowie kontra potwór i statek kontra statek. Teraz walczycie z potworem, który ma staty bohaterskie, tak? Czyli to wy, a nie wasz statek się z nim bijecie, rozumiecie? Dlatego testujemy na przykład waszą charyzmę, dlatego testujemy na przykład waszą siłę, a nie na przykład ostrzał czy zwinność z waszego statku. Ej, no dobra, tak jak wystrzeliśmy z jednej burty, to zrobię zwrot o 180 stopni, tak żeby od razu się ustawić tą drugą burtą załadowaną, przy okazji przypieprzę mu w trakcie tego zwrotu galionu. O ile dobrze to widzę. Któremu? Ból. Któremu? Ból wie. A, czyli Krakenowi, okej. Okay. Dobra, chcesz wykonać zwrotu, wydając jednocześnie polecenia. Siłujesz się z kołem steru, manewrując w bardzo wąskiej przestrzeni. No powiedzmy, że to będzie siła w takim razie. Twoja siła. 6. Kontra, czyli rzucasz K6 plus twoja siła. Kontra. Co będzie próbował zrobić Kraken? Kraken, widząc twój wysiłek i twoje mordercze spojrzenie i twoje wydawane polecenie, orientuje się, że jesteś jego przeciwnikiem, więc wystrzeli w twoją stronę macką, żeby cię zranić. I on będzie w takim razie wykonywał rzut na siłę. 9. On też ma 9. Stremis. Co w trakcie remisu? To koniec. Z tym tego nie przewidział. Blue Screen wyjebał do Windows. Wydaje mi się, że wtedy przewaga ma ten, kto ma wyższą statystykę. To wtedy jest z tobą cienko. To Jezus Maria, ile on ma? 5 siły? Ja mam 6, to co jest? Tutaj? Tak. To mam wyższą statystykę. W przypadku remisu powtarza się rzuty. Okej. Okay. Jeszcze raz rzucę. 11. No on ma teraz 7. Więc wystrzelił raz macką, ale nie trafił. Wystrzelił drugi raz macką, a ty w tym czasie kręciłeś tym kołem, kręciłeś, krzycząc: kurwa, strzelajcie teraz, już! Swoim cienkim głosikiem, tak wydając polecenia załodze. I tą macką, którą wyciągnął w twoją stronę, urwało mu wystrzałem z najbliżej
zlokalizowanej armaty. Okej, dobra. I teraz w takim razie Britta, co robisz? Ja, korzystając z talentu udawania kogoś innego, chcę udać bosmana tego statku i rozkazać załodze strzelać. Dobrze. Wydaj punkt many. Aha, to... Nie, to nie wiem. Albo dobra. I rzucam wtedy na charyzmę? Tak. Okej, 2 plus 4. I kogo chcesz atakować? Ale nie, 2d6 rzucasz. Jeżeli zużyłaś punkt many, rzucasz 2d6 na charyzmę. To 10 razem. Okej. No, w tego, co jest teraz po Sterburcie, po obrazie, czyli w Krakena. W Krakena. Ale w Kraken jest teraz po stronie Bagburty chyba. No to oboje. Idzie w kółko. Aha, dobra. No to w Lewiatana w takim razie. Okej. Okay. On w takim razie będzie chciał, widząc jak krzyczysz, ugryźć cię swoimi zębiskami. Więc ty masz tak, ty masz 10 plus 4, 14. On będzie rzucał D6 plus 12. Nie. 14, czyli remis, tak? No to jeszcze nie, raz. Nie, bo ja mam 10. 10, ale 6 plus... No to tak, to tracisz punkt zdrowia. To chyba umieram. No to chyba umierasz. Żegnaj. Ahoj, zobaczymy się w bezdusznym piekle. Czekaj. Zaraz sprawdzę, jak to wygląda świat w tym systemie. Bo może się okazać, że nie możesz umrzeć. Ten system nie pozwala ci odejść. To jest prawdziwe piekło RPG. Kamraci, wierzę w was. No. Nie, giniesz i to w dodatku bez własnej duszy. I co teraz? A, nie wiem. Ginie w czasie i przestrzeni? Każdy, kto o mnie pamiętał, teraz mnie zapomina. Twoje ciało leży na ziemi i gnije. Na pokładzie w sensie. Już gnije? A, no tak, w sumie to. Bardzo szybko gnije ciało bez duszy. Więc... Jest to naukowo potwierdzone. Tak, oczywiście. Zostawmy na słońcu, przynajmniej zostaną kości do naprawy ewentualnych uszkodzeń okrętu. To jest pragmatyczne myślenie, jak najbardziej. Dobrze. Johnny, twoja akcja. No gdzie, jak widzę, że skończyli ładować działa, no dalej, kończyć tego Krakena. Będziemy dziś mieć ośmiornicę na kolację. Czyli co, rzut na charyzmę? Rzut na charyzmę. Okej, okay, to rzuć proszę na charyzmę. I teraz tak, ty rozumiem, chcesz uszkodzić Lewiatana, znaczy Krakena. Krakena. A Kraken w zamian tego chce ci uniemożliwić tą akcję, spowodować, pryśnie w twoje usta atramentem, tak, żebyś nie mógł wydawać poleceń, gdławiąc się i krztusząc. To będzie strzał będzie ze zwinności, czyli D6 plus 11. I proszę państwa, remis. Jeszcze raz rzuć. Chociaż nie wiem, biorąc pod uwagę, że tu masz szósteczkę, to ja nie wiem, czy to wyjdzie. Rzucaj. Johnny. Ale rzuć chociaż. A. Tak, albo remis. Możesz jeszcze jedynkę wyrzucić. Niestety. 15. Więc... Już ładujcie! I cały jesteś ożygany czarną mazią, która po tobie spływa. Krztusisz się, dusisz, padasz na pokład, wijesz się, wypluwając czarną maź. Nie możesz wydawać poleceń. Załodze więc ona... Murzyna. To gorsze niż śmierć, biada ci, bosmanie. Dobrze, Jack Jednooki. Jak daleko ten Kraken? Kraken jest w jaskini po prawej stronie cieśniny, a Lewiatan w jaskini po lewej stronie. I one w waszą stronę
zmierzają, atakując. Lewiatan wyłonił się już z wody, wpadając przez burtę i pożar. Widziałeś, jak przez pół przegryzł swoimi zębiskami postać Britty. Natomiast Kraken niby czai się w oddali, ale strzela atramentem w pokład. To ja bym strzelił w Lewiatana i przy okazji krzyknął: uciekajmy stąd w kierunku sternika. Albo chcę strzelić, bo one są w jaskini. Chcę strzelić nie w Lewiatana, chcę strzelić w skałę, żeby zawalić jaskinię. Ciekawe. Czyli chcesz uniemożliwić Krakenowi czy Lewiatanowi? Tak, chcę strzelić nad jaskinią, żeby ją zawalić, żeby Lewiatan nie mógł nas atakować już. Tak, ale chcesz uniemożliwić mu atak, tak? To jest akcja, którą podejmujesz, jedną z tych sześciu, tak? Uniemożliwić mu atak. No tak, to chcę go uwięzić, no to dokładnie. A on w takim razie będzie chciał wykonać atak macką i w tym momencie to będzie jego siła kontra twoja, no wydajesz polecenia załodze charyzma. Dobra. Ty masz 8, on ma 9. Nie dość, że wymknął się, nim zdążył opaść gruz, to zbliżył się do okrętu, opluł go mackami i zadał ci jeden punkt obrażeń. Okej. Okay. Żyjesz jeszcze? Jest on jeden, miałem dwa. Okej, okay, dobra, to teraz Juan Kanciaty Nosek. Dobra, widzę, że muszę tutaj uratować sytuację jakąś bohaterską akcją. Puszczam ster, biorę mój puchak i teraz biegnę i myk, tak się powietrze tylko wznoszę i tajny cios i tym toporkiem jebnę Lewiatanowi w oko. Okej, to używasz przedmiotu, więc możesz dodać jego premię. To jest atak za siłę, czyli siła plus K6 plus 1 za toporek. A on w takim razie będzie starał się ciebie ugryźć. 10. W sumie 10? Mhm. No to on ma w sumie 17. Tracisz... Oj, ty kurwa, oszukał mnie. Przegryza cię zębiskami, krew się leje z twoich ran. Tego się nie spodziewałem, co tu się stało? Ostre żylety tną twoją skórę, tracisz jeden punkt żywotności. Dobra, nara, to skończyłem. Co tu się stało? Jak to się stało, że 17, czego ja nie przewidziałem? Nie chcę nic mówić, nie, ale chyba takie macie bieda postacie, że na, tym, na, tej ilości na tej ilości zdrowia pomrzecie jak nic. Mówiłem uciekać. Ja mam za 4 tam radę. Dobra, Johnny trzy kulki, co czynisz? No gdzie? Już jestem bez tego atramentu, czy muszę się wyczepać z tego? No już się wyczepałem, bo to było w zeszłej turze. No to tym razem chowam się za jakąś beczką i z zabeczki wykrzykuję, że mam strzelać. I dalej w Krakena, bo już przez to ubryzganie atramentem zrobiło mi się na niego ochotę. Okej. Okay. Czyli twoim celem jest zadać mu obrażenia. Celem Krakena będzie uszkodzić ciebie. W tym momencie widzisz, jak on ze swojej jaskini mackami wyciąga różne wraki, a wśród nich przerzewiałe kotwice. Dobra, to ty sobie rzuć w takim razie na charyzmę, a on będzie rzucał na siłę z użyciem swojego gadżetu. Ja rzuciłem. Ty masz 12, on będzie miał plus 10. 14. Plus 10. Tak, bo on ma siłę 5, a ten gadżet mu daje plus 5, więc wyciąga zardzewiałą kotwicę, rozpędza jedną z macek, miota kotwicą w powietrze i mimo, że chowałeś się za deskami, kotwica walnęła cię prosto w twój łysy łeb. Więc tracisz jeden punkt zdrowia. Niezło musiał być brzydęk, jak trafił. Bęk. A nie, ja mam 6 hapeków. Masz 6 hapeków? No. 4 MP mam. No patrz, panie, tyle szczęścia. A no rzeczywiście. No to ty jeszcze możesz przyjąć trochę ran na klatę. To co, teraz Jack. Ja walę znowu w Lewiatan. Rozumiem, z działu. To jest daleko czy blisko?
No, on jest na tyle blisko, że jego macki jesteś w stanie śmiało trafić. Poza tym, jaką masz broń? A to nie, jak jest blisko, to ja walę z garłacza. No to jest w ogóle bardzo ciasny przesmyk. No ale to jest shotgun, kurwa, to nie ma daleko zasięgu. No to jeżeli walisz z garłacza, to masz plus jeden premii za przedmiot. No dobrze. Do tego będziesz rzucał... No niech będzie, że na zwinność. To ja jednak walę z działu. Dobra, to na charyzmę. Twoja... Ty chcesz zadać mu obrażenie, jego celem będzie zadać obrażenia tobie. Czemu nie? Test sporny. Ja pierdolę. I mówimy 7. O lewiatanie, tak? Tak. Dobrze, to lewiatan ostrzył sobie na ciebie zęby. Tobie wypadło 1 plus 6, 7. Mhm. Ups, moment, bo mnie wywaliło. Znaczy, nie trafiłeś nic, tak? Czyli 0-0, tak? Twój wynik. Oj tam. 16. To ja trup. Okej, okay. To nie żyjesz. Johnny, trzy kulki. Spoglądasz na ten obraz nędzy i rozpaczy, jak kolejne ciosy, miotane kotwice, miażdżą twoją załogę, powodując krwawe plamy na tym kościstym pokładzie. Widzisz, jak Sternik już nie dycha. Dwóch waszych krwawych piratów też już nie zipie. Pocięte twardymi, ostrymi jak brzytwy zębami lewiatana. Kraken chwyta kolejne okręty, wciągając je w swoją paszczę i wypluwając niczym spróchniałe zęby, zardzewiałe kotwice, którymi chce miotać dalej. Co czynisz w takich okolicznościach przyrody? Chciałbym powiedzieć żołnierze. Nie poddawać się, ludzie! Uciekniemy stąd, jeszcze długo będziemy naszym wnukom opowiadać o tym spotkaniu z tymi bestiami. Kto może, niech pomoże przy wyprowadzeniu okrętu, skoro Sternik nie żyje, reszta strzelać dalej! Dobra, to rzuć na charyzmę. On będzie rzucał w ciebie kotwicami. Po czemu nie? 15. No niestety, obrywasz kolejną kotwicę w klatę tym razem. Tracisz punkt zdrowia. Tylko nie, do 6 razy sztuka. To jest 6 razy sztuka. Dobra, to jedziemy kolejną rundę. Co robisz? No to samo, bo co innego zrobię, to będzie gorzej. Mam największe szanse na to, które i tak są małe. Okej. Okay. Chcę ratować resztki załogi, może mi się uda wyprowadzić jakiś... Przynajmniej część unoszącą się na wodzie tego okrętu, która wyniesie tam z 8 razem ze mną. To chcesz atakować lewiatona czy spierdalać? Teraz już tylko spierdalać. Dobra, to ty chcesz uciec, a Kraken chce uniemożliwić ci ucieczkę i opleść statek swoimi mackami. On będzie używał do tego zwinności. Ty będziesz używał do tego charyzmy. Niestety uniemożliwił ci ucieczkę, oplatając okręt swoimi mackami i trzyma cię ściśle w swoich objęciach. Co dalej? No to ja chcę rozerwać tą maskę, której mnie trzyma i skorzystać z tego talentu właśnie, jak to się nazywało, coś z ciężarami. Podnoszę ciężary, czy coś. Okej, dobrze. To spalasz punkt many, dodajesz 1d6 do swoich rzutów, więc rzucasz 2d6 plus twoja siła. A on będzie próbował cię powstrzymać. Powstrzymać twoją ucieczkę, powstrzymać twój atak. Też na zwinność. On ma 8, ty masz 11. Udaje ci się. Zadajesz mu 1 punkt obrażeń. Kolejna jego macka rozrywana twoimi wielkimi jak bochny chleba rękami. Krwawi czarną mazią śmierdzącą niczym olej skalny. Bo chcę teraz dobiec do steru i depnąć gaz, czy... pociągnąć za bajkę, która sprawi, że się żagle rozwiną i zaczniemy płynąć stąd. Najpierw sprzęgło, zanim gaz, bo nie ruszysz, jedynkę wrzuć. Tak Sternik z zagrobu ci podpowiada na tym kościstym horroru pełnym pokładzie. Ja tu zwalniam ręczny, wrzucam jedynkę i zaczynam wyprowadzać okręt. Ja myślę, że tak zaczynam. Dobra, siłujesz się ze sterem, więc to będzie siła.
On będzie z winnością próbował powstrzymać twoją ucieczkę. Tak się siłuje ze sterem, to znowu mogę ten talent skasować? Oczywiście. Jeżeli masz punkty many jeszcze, tak najbardziej. Mam 4, znaczy już 3. On ma 8, a ty? 14. 14. Wyrywasz mu się i okręt wyrywa się niczym łania spuszczona w lesie do przodu. W którą stronę skierowany był dziób? Znaczy nie w tą, w którą zamierzaliśmy płynąć, bo się obracaliśmy. Czyli na południe. A zatem uciekasz z objęć Lewiatana i niczym pies z podkulonym ogonem płyniesz na południe, z powrotem w stronę waszego portu matki. W oddali znika szczelina pomiędzy dwoma wysokimi klifami. Zawiodłeś w swoim poleceniu wydanym ci przez Krwistobrodego i czujesz, że twoja dusza została zatracona. Nie odzyskasz się jej przez następne przynajmniej 10 lat. Ale przynajmniej uszedłeś z życiem, widząc ciała twoich towarzyszy leżące na pokładzie, ścielące deski tego kościstego pokładu czerwoną, rdzawą posoką, która wymieszając z takimi schnącymi na słońcu kośćmi tego pokładu sprawia takie makabryczne wrażenie, że cały ten okręt krwawi. 10 lat rumu i pływania na okręcie to nie taki zły interes. O ile przeżyjesz Przynajmniej pozwiedzam. o ile przeżyjesz na usługach podłego pirata Krwistobrodego. Dun, dun, dun. No, Dziękuję za sesję. na razie słabo mi poszło. Dziękuję za sesję. Przykro mi, że was zabiłem, no ale kości spadły tak jak spadły. System jest bezlitosny dla tych, którzy mają jeden punkt żywotności. I teraz kampania solo dla Trixa. My będziemy podpowiadać za kadru. Będziemy duchami pokładowymi. Być Wiesz, może tak mamy go wkurwiać, on opcję będzie. wypłynąć, nabrać prędkości i wpłynąć jeszcze raz i na szybkości to przebyć. No, no, tylko musiałbyś sternika mieć, który miałby na przykład talent zmieniam kurs. Tak. No, natomiast.